Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję niedrogiej i nieskomplikowanej myszki Canyon Jedi, która w testach wypadła no dobrze i niedobrze. Dlaczego? Dowiecie się za chwilkę, zobaczycie obszerne testy. Z jednej strony myszka bardzo fajna, ponieważ tania, z drugiej strony raczej dla graczy niewymagających. Natomiast szczegóły już za chwilkę w tej recenzji. Ceny myszek macie w opisie filmu. Zaczynamy! Przed nami Canyon Jedi, czyli oznaczenie CNS SG-M4G. Myszka niedroga, myszka lekka, myszka naprawdę niewielka, bez żadnych przycisków bocznych. Taka po prostu maksymalna prostota dla osób poszukujących właśnie takich rozwiązań. Od razu zaznaczę, że niestety próbkowanie tutaj jest niskie, ponieważ 125 Hz tylko. Natomiast mamy sensor optyczny zapewniający trzy wartości DPI. Jest to 800, 1200 i 1600. Dla mnie wystarczająco, a przyspieszenie w tym modelu wynosi 15G. Więc raczej myszka do takich bardziej spokojnych gier, do CS-a z tym próbkowaniem, jak dla mnie, troszeczkę za wolna. Co do przewodu, to jest dość długi, 1,5 metra, pozłatany wtyk USB. Mamy też oplot zabezpieczający, dlatego to jest oczywiście plus. Myszka posiada dość prosty kształt. W mojej dość dużej dłoni, zobaczcie, cała prawie ginie, ale pomimo wszystko jest tak wyprofilowana, że nawet ja mogę wygodnie nią operować. Dlatego to jest jej ogromna zaleta, że nada się dla osób o małych dłoniach, o średnich i nawet o dużych. Chociaż wtedy moje palce już troszeczkę wystają poza tą myszkę, więc lepiej ją potraktować chociażby claw gripem. Co do jakości wykonania, powiem Wam, że w tej cenie jest naprawdę dobrze, ponieważ mamy ładnie wyglądające tworzywo tutaj. Przy okazji sprawia, że palce się troszeczkę do tych przycisków przyklejają. Przyciski pracują tak. Rolka przewija się ok, natomiast rewelacji nie ma. Działa jako przycisk. Tu mamy przełącznik DPI, taki dość głośny. I z tyłu mamy troszeczkę błyszczącego plastiku, natomiast o dziwo się to nam nie brudzi. Po bokach tworzywo i od spodu sensor optyczny i trzy małe ślizgacze. Jednak na dobrych podkładkach ta myszka przesuwa się naprawdę ok. Zobaczmy jeszcze, jak jest dokładnie z wagą, ponieważ jest naprawdę bardzo, bardzo lekka. Już ważymy tego zawodnika. No zobaczcie, 65 gramów. Zdecydowanie jedna z najlżejszych myszek, jakie kiedykolwiek testowałem. I zobaczcie jeszcze, ta myszka ma elementy podświetlane. Jest to tutaj taki element. Prześwituje nam też troszeczkę podświetlenie tutaj i tutaj. Oraz na dole świeci nam sensor optyczny. A więc generalnie pod względem designu, wyglądu, myszka jest naprawdę ok. No dobrze, obejrzeliście ją dokładnie. Teraz czas na testy praktyczne. Zapraszam. Dobrze, bierzemy się za testy myszki Canyon Jedi. Na początek sprawdzimy sobie częstotliwość próbkowania. Mamy tylko jedną, więc ok, wszystko wyszło na jaw. 125 Hz tylko, więc niewiele, naprawdę niewiele. Ale ok, sprawdzimy teraz rozdzielczości. Spróbujemy zobaczyć, czy jest interpolacja jakaś. Podstawowa rozdzielczość, czyli 800. Mamy interpolację 2 do 1, czy taką często występującą. Teraz 1200. No tutaj już zaczynają się większe przeskoki. Myszka niestety przy 125 Hz gubi precyzję, jak widzicie. I 1600. Te przeskoki są dość duże, tak więc na pewno nie jest to myszka do szybkich gier, ponieważ możemy po prostu nie trafić w cel. Ok, czas na Painta. Zaczniemy od najniższej rozdzielczości. Mamy tylko jedną częstotliwość próbkowania, więc nie będzie tutaj za dużo do sprawdzania. Przy 800 powiem Wam, że naprawdę wychodzi przyzwoicie. Nie ma żadnych ubytków pikseli. Kursor podąża tam, gdzie chce, nawet przy szybkich ruchach.
Nie ma akceleracji wstecznej, więc tu jest ok przy 800. Kolejna, czyli 1200, sprawdzamy. No, mimo wszystko też jest nieźle. No, zobaczcie, takich prostych kresek to rzadko mi się zdarzało rysować. No, naprawdę nieźle, nieźle, nieźle. Precyzja przy szybkich ruchach też jest ok. Dobra. Jestem ciekaw teraz 1600, jak to wypadnie. No, dziwo, jest dobrze. Wiem wam, że gdyby nie to próbkowanie 125 Hz jedynie, to mogłaby być to naprawdę fajna myszka nawet do CS-a. A tak to niestety, pomimo tego, że sensor, jak widzicie, jest dość precyzyjny, to próbkowanie może nie być wystarczające. No chociażby 500 Hz by było, to już by było lepiej. No ale trudno. Ok, recenzja za nami. Jak widzieliście, myszka jest nieskomplikowana, niewielka, więc idealna dla graczy o mniejszych dłoniach, dla młodszych graczy. Natomiast ma też swoje mankamenty, chociażby brak bocznych przycisków oraz fakt, że próbkowanie to tylko 125 Hz, więc do szybkich, dynamicznych gier raczej bym jej nie polecił. Na dzisiaj to by było na tyle. Pamiętajcie, że ceny macie w opisie filmu. Za chwilkę plansza końcowa. Jeśli film wam się spodobał, subskrybujcie, polecajcie kanał znajomym. Na dzisiaj pozdrawiam was, cześć!